które powtarzam wielokrotnie na tej pielgrzymce, które może już się zbrzydły niektórym, bo non-stop je powtarzam, ale Pan Bóg jest wielki, Pan Bóg jest niesamowity i Pan Bóg Cię nieskończenie kocha. I moi drodzy, te słowa jeszcze będziemy sobie przywoływać, ale kiedy tak się zastanawiałem na poprzednim postoju, też rozmawiałem z księdzem Bogumiłem, jak połączyć te trzy rzeczy, które, na których się dzisiaj skupiamy. Słowo Boże, Matkę Bożą i sakrament namaszczenia chorych. W jaki sposób to zebrać w jedną całość? I tak się nad tym zastanawiałem i stwierdziłem, że ta homilia będzie tak trochę na wzór arcybiskupa wielu z Was, bo będzie się opierała na kilku, konkretnie na trzech punktach. Ale postaram się mówić trochę krócej niż Wasz arcybiskup. Pierwszy punkt to to dzisiejsze słowo, które Pan Bóg do nas kieruje, które nie jest łatwe, nie jest proste, ani myślę, nie jest przyjemne. Bo co słyszymy? Słyszymy wielki wyrzut. Wyrzut, który Pan Bóg, który jest wielki, niesamowity i ogromnie kocha, nieskończenie kocha każdego z nas, kieruje również do każdego z nas. Najpierw kierował do narodu wybranego, chociaż, jeśli się dobrze wsłuchaliśmy, to on tego nie mówił wprost do narodu przez proroka Micheasza. Właśnie miałem nadzieję, że jakiś silny męski głos będzie czytał to czytanie, żeby to dobrze wybrzmiało. Do kogo prorok się zwracał? Pan powiedział: stań, prawuj się wobec gór, niechaj słuchają pagórki Twego głosu. Dlaczego on zwraca się do gór i pagórków? Bo naród go nie słucha. Bo jak pokazuje historia narodu wybranego, historia każdego człowieka, historia od stworzenia, Pan Bóg stworzył świat, dał człowiekowi raj, dał rzeczywistość, gdzie nie musiał się o nic martwić. A człowiek i tak robił po swojemu, chciał być na równi z Bogiem i zgrzeszył. Potem naród wybrany był w niewoli egipskiej. Jak słyszeliśmy już w tym czytaniu, bo nawiązywało do tego. Modlili się o wolność do Boga. Pan Bóg wyprowadził ich. A oni nadal zaczęli narzekać. Na pustyni głodowali. Prosili Boga, żeby im pomógł. Dał im mannę, dał im przepiórki, a oni znowu zaczęli narzekać, że im się to przykrzy, że czemu znowu jedzą to samo. Dał im Mojżesza, dał im proroków, a oni znowu lekceważyli ich. O czym mówił wczoraj w konferencji ksiądz Boguś, w Ozeaszu, słyszymy, że co chwila Pan Bóg musi łamać naród wybrany. Podobnie w Księdze Sędziów. Naród wybrany spotykały przeróżne kataklizmy, nieszczęścia, czy to naturalne, czy to przez wrogów. Modlili się do Boga, Pan Bóg zawsze ich wysłuchał, zawsze im pomógł. Był czas, kiedy byli przy Bogu, aż wreszcie, kiedy znowu się zastali, kiedy było zbyt wygodnie, oni znowu odchodzili od Boga. I tak w kółko i w kółko. Wreszcie Pan Bóg posłał na świat swojego Syna. O tym też słyszeliśmy w tym czytaniu, bo Pan Bóg się zastanawia, gdzie to było. Tak czy siak zastanawia się, czy ma jeszcze posłać swojego pierworodnego. Posłał swojego pierworodnego, który co robił? Leczył, uzdrawiał, karmił głodnych. Przecież tyle razy rozmnażał chleb. Jeszcze z kilku chlebów zostawało tyle koszy ułomków. Podźwigał. A ludzie i tak go ukrzyżowali. Niesłusznie oskarżyli, pobili, opluli, wyśmiali, zabili. Słyszymy też w Ewangelii, jak faryzeusze i uczeni w piśmie szydzili z Jezusa. Nauczycielu. Wyśmiewali go, zwracali się do niego tym pięknym zwrotem, którym zwracali się jego uczniowie. Nauczycielu, daj jakiś znak. I Chrystus mówi o znaku Jonasza. Jak Jonasz był 3 dni we wnętrzności ryby, tak samo on zabity za nasze grzechy, za to, co na mnie wychodzi,
był 3 dni w grobie. Musiał przeżyć tak wiele cierpienia przez to, że my sobie nie radzimy, że my robimy po swojemu, że my od Niego odchodzimy. Ale Pan Bóg jest wielki, niesamowity i nieskończenie nas kocha. Czyni to z miłości. I chcę, żebyśmy my także kierowali się miłością. W psalmie słyszeliśmy, że Pan Bóg nie oskarża nas za nasze ofiary, ale za to, że nie kierujemy się miłością. Bo to wszystko, co czynimy, nasze również akty kultu, nasze wyznawanie wiary, ma płynąć z miłości. Z miłości do Boga, z miłości do drugiego człowieka i z miłości do samego siebie. Pan Bóg jest wielki, niesamowity i nieskończenie nas kocha. I tu przechodzimy do drugiego punktu. Drugi punkt, czyli Matka Boża. Ta miłość Boga, nieskończona miłość Boga, właśnie Pan Bóg nie zatrzymuje się na tym, że nam nie wychodzi. Posyła swojego Syna. Posyła przez Maryję. Ona była potrzebna Bogu, żeby Chrystus mógł przyjść na świat. I takie 3 szczególne momenty w życiu Maryi. Najpierw moment, który już dzisiaj wałkowaliśmy, ale który jest tak wielki, że trzeba o nim nieustannie sobie przypominać, uświadamiać, przeżywać go stale na nowo. Zwiastowanie. Anioł przychodzi do Maryi i mówi, będziesz Matką Boga. Niełatwe zadanie. Po ludzku nie do wyjaśnienia. Ale Maryja ufa, że jeżeli Pan Bóg, że jeżeli właśnie to jest droga Pana Boga, to On da też siły, zatroszczy się, żeby to zadanie wypełnić. Mimo że przyjdą trudności, już po paru dniach, kiedy ofiarują Jezusa w świątyni, usłyszy Maryja od Symeona, twoją duszę miecz przeniknie. Już od razu, kiedy Jezus jest jeszcze małym dzieckiem, Maryja ma zapowiedziane, że będzie z tego powodu cierpiała. Ale ona z miłości, z zaufania do Boga decyduje się to podejmować. Drugi moment ogromnego zaufania, który też już ksiądz Boguś, mimo że nie wiedział, że chce o tym mówić, przywołał. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Kiedy te słowa padły? Na weselu w Kanie Galilejskiej. Jest to szczególny moment. Dlaczego? Pięknie to opisuje w jednej ze swoich książek właśnie dotyczącej Maryi arcybiskup Fulton Sheen. Scena wesela w Kanie Galilejskiej jest początkiem działalności publicznej Jezusa. Jak Jezus zwrócił się wtedy do Matki Bożej? Czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? I tutaj moglibyśmy się zastanowić, dlaczego tak właśnie bez emocji, jakby bez uczuć, Jezus zwraca się do swojej ukochanej mamy. Ale słowo niewiasta odnosi się właśnie do stworzenia świata. Kiedy przez pierwszą niewiastę grzech wszedł na świat, przez tę drugą, nową Ewę, czyli Matkę Bożą, grzech ma być unicestwiony. I kiedy Jezus poprzez to pytanie, poprzez ten zwrot niewiasto, zwraca się do Matki Bożej, do Maryi, mamo, jeżeli teraz zadziałam, jeżeli teraz pokażę swoją moc, wiesz, że od tego momentu rozpocznie się moja publiczna działalność. Pokażę ludziom, że jestem Synem Bożym. Rozpocznie się tak naprawdę moja droga krzyżowa. Droga cierpienia, które doprowadzi do zmartwychwstania, ale jednak droga cierpienia, które również będzie dotykało Ciebie, Matko. Czy na pewno chcesz, żeby to już teraz, niewiasto, nowa Ewo, Maryjo, mamo, żeby teraz ten moment nastał? Ale Maryja nadal ufa, że skoro to jest Boży plan, to on będzie najlepszy. I wypowiada wtedy do sług, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Decyduje się nadal nieskończenie ufać Bogu. I trzeci moment. Trzeci moment, kiedy Jezus umiera. Kiedy z krzyża wygłasza swój testament. Kiedy mówi do Jana, patrząc na Maryję, oto matka twoja. I kiedy mówi do Maryi, patrząc na Jana, oto syn twój. Od tej pory każdy z nas jest synem Matki Bożej. Co pięknie przedstawia też obraz Józefa Kaliskiego,
o czym wczoraj z Jankiem rozmawiałem. Maryja na obrazie Józefa Kaliskiego jest ubrana w różowe szaty, czyli różowy kolor, który przysługiwał kobietom brzemiennym w ikonografii. I też kiedy się przypatrzymy jej brzuchowi, to możemy odnieść wrażenie, że jest w ciąży. Symbolizuje to właśnie to duchowe macierzyństwo wobec każdego z nas. Droga siostro, drogi bracie, czy rzeczywiście uświadamiasz sobie, że Maryja jest twoją ukochaną mamą? Że możesz za każdym razem się do niej zwracać. Z tym, co jest dla ciebie piękne, co jest radosne, ale także co jest trudne, co może przysparzać ci wiele trudności, z czym sobie nie radzisz. Zwracaj się do niej, tak jak zwracasz się, czy zwracałeś, zwracałaś się do swojej mamy. I zapewniam cię, Maryja cię wysłucha. Maryja dołoży wszelkich starań, żebyś odczuła jej miłość, ale także miłość jej boskiego Syna. I trzeci punkt, bo przecież Pan Bóg jest wielki, Pan Bóg jest niesamowity i Pan Bóg nieskończenie cię kocha. Pan Bóg nie zatrzymuje się na grzechu, nie zatrzymuje się na tym, że przyszedł na świat przez Maryję, ale cały czas chce być z nami obecny. Chce tobie, chce mi pomagać, wspierać cię na drogach ziemskiego pielgrzymowania. Zostawił siebie i cały czas wychodzi, żebyśmy go mogli doświadczać. Przychodzi do nas w trzecim punkcie, czyli w sakramentach. Miałem mówić o namaszczeniu chorych, ale stwierdziłem, że warto powiedzieć o wszystkich sakramentach, bo jest to szczególny znak obecności Boga. Jeden tylko pominę, bo jeszcze przed chwilą się upewniłem. O małżeństwie powiemy sobie jutro, bo jutrzejszy dzień tradycyjnie już zresztą będzie dotyczył rodzin. No ale po kolei, chrzest. Chrzest jest momentem, kiedy jesteśmy obmywani z grzechów. Chrzest jest bramą do kolejnych sakramentów. Bramą, przez którą Chrystus wchodzi w kolejnych sakramentach do twojego życia. Bierzmowanie. Bierzmowanie, w którym dostajemy Ducha Świętego, który jeszcze bardziej podkreśla nasze zdolności, pomaga nam je realizować i pomaga, żebyśmy przez te zdolności wnosili miłość Boga w nasze życie. Żebyśmy nieśli Jego miłość coraz dalej. Eucharystia. Eucharystia jest w ogóle szczególna. Kiedy Chrystus przychodzi na ołtarzu w swoim ciele, w swojej krwi. Kiedy na tym ołtarzu właśnie za chwilę będą działy się cudowne misteria, które dokonały się 2000 lat temu. Chrystus na tym ołtarzu umrze, na tym ołtarzu zmartwychwstanie. Kiedy będziesz widziała, jak kapłan łamie hostię, wyobraź sobie, że w tym momencie Chrystus umiera. Kiedy po chwili złączy znowu ciało i krew naszego Pana, wyobraź sobie, że Chrystus w tym momencie zmartwychwstaje. Ale wtedy po cichu kapłan wypowiada pewne słowa. Tu muszę się posłużyć szalem. Jeszcze nie znam na pamięć. W tym momencie kapłan powie: ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Niech nam pomogą. To nie znaczy, że Chrystus zrobi to wszystko za nas. Eucharystia ma nam pomóc, abyśmy się z Nim spotkali, abyśmy doszli do zbawienia. Ale to, czy się do Niego zwrócimy, to zależy od nas. I tutaj czwarty sakrament pokuty i pojednania. Chrystus czeka na nas, aby znowu oczyszczać nasze serce z naszych grzechów, z brudów grzechu, abyśmy mogli z czystym sercem się z Nim spotykać, abyśmy mogli w pełni Go doświadczać, rozjaśniać mroki naszego życia światłością największą z możliwych, czyli Chrystusem. Sakrament namaszczenia chorych, który za chwilę będziemy również przeżywać. Sakrament, który mylnie określany jest ostatnim namaszczeniem i kojarzonym ze śmiercią. Chrystus chce cię podźwignąć w każdej twojej chorobie, w każdym twoim strapieniu. Chce dodać ci siły i fizycznych, ale także duchowych. Żebyś jeszcze lepiej Go doświadczał, żebyś zbliżał się do Niego, żebyś przetrwała Twoje trudności. Sakrament święceń. Dostajemy kapłanów,
żebyśmy mogli przybliżać się do Boga, żeby przybliżali nam Boga. I z czym się kojarzy kapłan? No pewnie z czarną sutanną. Czarny, czyli kolor mroku, kolor śmierci, kolor żałoby, może i czarna magia, ale kolor właśnie strachu. I bo kiedy mamy ciemność, to nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, jak się poruszać. Kiedy bylibyśmy w ciemnej piwnicy, bez żadnego źródła światła, boimy się, bo nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, jak znaleźć wyjście. Ale zauważmy, że sutanna nie jest całkowicie czarna, bo jest ona przełamana przez białą koloratkę. Przez bardzo mały, biały element, ale jednak to przełamanie ogromnie następuje. Bo tak samo jak jesteśmy właśnie w ciemnej piwnicy, wystarczy nawet mała iskierka zapałki, żebyśmy mogli znowu odnaleźć drogę. I właśnie po to są nam dani kapłani, żeby dawać nam tę nadzieję, żebyśmy odnajdywali drogę do Boga. Nawet jeżeli się strasznie pogubimy, nawet jeżeli nie wiemy, gdzie jest wyjście, tracimy nadzieję, ale w konfesjonale przychodzi do nas nieskończona światłość, czyli Chrystus. Bóg, który jest niesamowity, jest wielki i nieskończenie nas kocha. Mimo że dzisiejsza liturgia słowa była na mroku niepokoju, ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy się stworzyli. Pan Bóg chce dawać Ci swoją miłość. Chce, żebyś do Niego się cały czas zwracał. Żebyś nieustannie przychodził wtulić się w Jego pełne miłosierdzia serce. Tylko to zależy od Ciebie. Czy również odpowiesz Bogu krokiem w Jego stronę, żeby się do Niego zbliżyć. Pan Bóg jest wielki. Pan Bóg jest niesamowity. I Pan Bóg Cię nieskończenie kocha.